że zgniłe owoce tutaj, proszę Państwa, widzimy na ulicy Żytniej. No, wiesz, gotują zupy z różnych rzeczy, przecież na pewno dobrych jeszcze, doskonałych, żeby człowiek przeżyć mógł. Siostry gotują w ramach wolontariatu, bo Państwo nie znacie tego miejsca, gdzie tu mieści się kaj, radiostacja, bo zawsze my kręcimy się przy radiostacjach, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. I ta radiostacja kaj nadaje na cały świat i mówi też o świętej Faustynie, która jest patronką tego miejsca. Tu jest kościół, tu jest klasztor i możesz też do Pana Boga się modlić. Do Faustyny nie polecam, bo oni w ramach duszy nieśmiertelnej i duszy Platona, filozofii podwójnej myśli, proszę Państwa, zeszli z drogi prawdy już dawno wcześniej, jak Ci się wydawało. Naród izraelski konkretnie. Bo skoro król Saul poszedł do wróżki z Endor, to chyba miał dobrze nie po kolei w głowie, skoro wiedział, że wróżyć mu nie wolno i on w duchy żadne w ogóle nie wierzył. Żydzi w duchy i w podwójny świat, w niebo duchowe w ogóle nie wierzyli, zwłaszcza, że wróżka wyraźnie mu powiedziała, że przecież ty jesteś ten król Saul i ty dobrze wiesz, że do mnie nie powinieneś tu przyjść. Dobrze wiesz, ale on już miał wszystko jedno, bo Jahwe go opuścił. Jahwe wybrał króla kolejnego, Dawida, sprawiedliwego, który tam, pamiętacie, wtedy tańczył, co Dzidoł chciał go zabić. Król ten, właśnie król zły, Saul.